Po raz szósty Szczecinianie mogli wspólnie pośmiać się z samych siebie i nie tylko. Szczpak odbywa się co roku w naszym mieście i niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest stała publiczność, która na pewno czeka na ten festiwal. Widać to po sprzedaży karnetów, które bardzo szybko się rozeszły i widać, że jest duże zainteresowanie. I ludzie czekają na tą imprezę, bo jej smakiem jest głównym to, że odbywa się właśnie raz w roku i nie można nas zobaczyć co tydzień w kinie. Do tegorocznego konkursu organizatorzy zaprosili Kabaret K2, Kabaret Tiru Riru, Cibor Szpak, Kabaret Czwarta Fala, Michał Kępa, Kabaret Czołówka Piekła. Nie zabrakło też imprez towarzyszących, takich jak spotkanie ze znanym kabareciarzem. Wystąpił nas kilkanaście kabaretów. Wczoraj odbył się pojedynek zwycięzców, który wygrał Kaspar Luciński. Wystąpiło pięć kabaretów, które Szpaka w latach ubiegłych wygrały. Od tego pierwszego do zeszłorocznego odbył się pokaz filmu Swing Abelarda Gizy wieczorem. Spotkanie z Arturem Andrusem w Empiku. Co śmieszy Szczecinian, jak się okazuje, mamy wiele dystansu do siebie samych i lubimy śmiać się z własnych przywar. No ja żadnego poczęstunku od pana nie przyjmę. Tutaj mam wyniki kontroli tego, co produkujecie. O, ładnie, kolorowo, czerwono, wszystko takie. Proszę pana, ja mam podstawowe pytanie. Czy pan je to, co produkuje? Nie, proszę pana, ja nie jestem głodzien. Przejdźmy do meritum. O tak, przejdźmy. Ile? W ten sposób tego nie załatwimy. O, czyli pan nie ze Szczecina, trudno. W ostatni dzień festiwalu na scenie wystąpiły gwiazdy polskiego kabaretu. Pełną relację tego wydarzenia będzie można zobaczyć w programie Dzieje się w Szczecinie w piątek o godzinie 19:30.